Dlaczego Agnieszka Radwańska? Dlatego, że nikt nie gra tak fantastycznego tenisa jak Aga. Nikt nie czaruje takimi zagraniami na korcie jak nasza Agnieszka. I to właśnie dzięki Agnieszce powstał nasz fanklub, który działa nie tylko wirtualnie, ale również spotykamy się na żywo, tworzymy różne tenisowe inicjatywy. Spotykamy się też czysto prywatnie, chociaż zawsze tam ten element tenisa się pojawia i zawsze nawiązujemy w jakiś sposób do Agnieszki. To Agnieszka sprawiła, że wielu z nas poznało ludzi, z którymi może porozmawiać na wszelkie tematy, również o swoich problemach, o kłopotach, o różnych sytuacjach życiowych. I to Aga sprawiła, że tworzymy społeczność, która tak naprawdę z każdym dniem rośnie w siłę, osiągamy coraz więcej. Agnieszka Radwańska, bo to dzięki niej mam siłę i odwagę do tego, aby podejmować różne wyzwania i spełniać swoje największe marzenia. Tak jak na przykład wyjazd do Nowego Jorku, który miałam 2 lata temu, by wspierać Agnieszkę na żywo tam właśnie podczas US Open, by tam być z nią i jej kibicować. I dla mnie to była przygoda życia, którą przeżyłam właśnie dzięki Agnieszce. Agnieszka Radwańska, bo jest wspaniałą osobą, dzięki której poznałam naprawdę fantastycznych ludzi, którzy obecnie są dla mnie jak rodzina i nie wyobrażam sobie życia bez nich. Również Aga mobilizuje do tego, żeby codziennie stawiać czoła różnym przeciwnościom, nie załamywać się, tylko walczyć do końca. I dlatego, że Aga jest cudowną osobą i zawsze jest sobą i ja jestem z niej bardzo dumna i pozdrawiam Aga. Dla nas jest osobą, która ma serce na dłoni, która jest dla nas życzliwa, która lubi spędzać z nami czas, my z nią również uwielbiamy spędzać czas. Aga, powodzenia w Australii. Jak widzisz, u nas jest zimowo. Mamy nadzieję, że u Ciebie jest bardzo gorąco i spodziewamy się wielkich tenisowych emocji na korcie. Trzymaj się, Aga. Dlaczego Agnieszka Radwańska? Odpowiedź jest prosta. Ze względu na piękny, niepowtarzalny, a przede wszystkim skuteczny tenis, dla którego warto wstawać nawet w środku nocy. To Agnieszka połączyła wiele ludzi z całej Polski wspólną pasją. To dzięki Agnieszce mogliśmy przeżywać wiele wspaniałych i niezapomnianych emocji i wzruszeń. Czy warto działać w fanklubie? Oczywiście, że warto. Warto dla uśmiechu, który wywołujemy u Agnieszki. Agnieszka Radwańska, bo to dzięki niej przychodzę tutaj na te korty. Nawet zimą ciągnie mnie do tego miejsca. I gram tutaj z myślą o Azę. Także Agnieszka Radwańska wzbudziła we mnie pasję do tenisa. Agnieszka Radwańska, bo jest królową hotshotów. Nikt tak pięknie nie potrafi grać jak Aga. Dzięki Isi moje życie jest wspaniałe. Dzięki Agnieszce poznałem wspaniałych ludzi. Trzymaj Aga! Radwańska, no przecież takie proste. Nawet gdy jest w beznadziejnej sytuacji, powraca do spotkania i dzięki swojej walce zwycięża. Agnieszka Radwańska, bo i tenis, poczucie humoru i wola walki dodaje nam jeszcze większej motywacji do działania. Isia to nasza największa nadzieja na sukces. Jej tenis i osobowość są popularne na całym świecie. Trzymam kciuki, Aga, za dobry występ w Australii. Kibicuję Agnieszce Radwańskiej, ponieważ pokazuje ona swoją postawą, swoim postępowaniem na korcie i nie tylko, że jeżeli się czegoś bardzo chce, to można to osiągnąć, nawet w bardzo krótkim czasie. Z powodów pozasportowych, dla których jestem w grupie, jestem w fanklubie Agnieszki, jest to, że tworzy tą strukturę grupa tak fajnych, tak zgranych i tak pozytywnych ludzi, że za każdym razem, kiedy słyszę o jakiejś akcji, czy to jest akcja urodzinowa, czy to jest akcja wspierająca Agnieszkę ogólnie, bardzo chętnie biorę w tym udział. Jest to dla mnie zawsze wyzwanie, zawsze z energią to robimy i jest to bardzo pozytywne. Pozdrawiam serdecznie. Bo żadna inna tenisistka nie imponuje mi tak swoją walecznością na korcie i niezwykłym stylem gry. Dzięki Agnieszce pokochałam tenis, który stał się moją pasją i nieodłączną częścią każdego dnia. Dlaczego Agnieszka Radwańska? Dlatego, że jest niesamowitą tenisistką.
Jedyna w swoim rodzaju. Jest czarodziejką na korcie, za co cię bardzo cenimy i dziękujemy za to, że jesteś. Dlaczego Aga Radwańska? Ponieważ tylko ona potrafi rozgrzać kibiców swoimi świetnymi zagraniami nawet w temperaturze minus 15 stopni. Również dlatego, że jest najbardziej utalentowaną tenisistką w turze i co roku widzimy ją w top 10 rankingu na koniec sezonu. A Aga to dla ciebie aniołek śnieżny z mroźnej Polski. Przesyłam pozdrowienia. Agnieszka Radwańska, bo zmieniła moje życie na lepsze. Pokazała mi, że można przezwyciężyć każde trudne chwile, ale nie możemy się nigdy poddawać. Wzrusza mnie swoim pięknym, magicznym tenisem i jest po prostu dla mnie jedną z najważniejszych osób w życiu. Wiele jej zawdzięczam. Agnieszka Radwańska, bo dzięki niej wziąłem rakietę do ręki i poznałem tak piękny sport. Teraz gram w 30-stopniowych mrozach i metrowych zaspach. Agnieszka Radwańska, bo gra dla Polski od wielu, wielu lat. Reprezentuje Polskę właśnie na arenach całego świata. Rozsławia tenis w Polsce i Polskę na całym świecie. Agnieszka Radwańska, bo jej zagrania są nominowane do zagrań miesiąca. Taki styl jak ma ona, mało która tenisistka w turze ma. Agnieszka Radwańska, bo jest niesamowita. Łączy tyle ludzi w całej Polsce w jedną całość. Agnieszka Radwańska, bo wyróżnia się spośród innych tenisistek w turze swoją lekkością i magią na korcie. To dzięki niej poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi mam wspólną pasję. Agnieszka Radwańska, bo dzięki niej tenis ziemny stał się moją największą pasją. Poznałam mnóstwo wspaniałych osób, z którymi wspólnie mogę emocjonować się tenisowymi meczami i przeżywać wiele niezapomnianych chwil. Agnieszka Radwańska, bo mimo światowej sławy, nie brak jej pięknych ludzkich wartości, takich jak wspaniałomyślność, patriotyzm, wrażliwość czy dobroć. Agnieszka Radwańska, bo zawsze docenia i szanuje swoich fanów, dając im wiele powodów do radości. Jest mokro, 7 stopni na plusie, siedzę na krzesełku przed domem, na chodniku, jak idiota, na krótki rękaw, ale koszulkę mam kozacką. Na takim fajnym obliczu, mojej koleżance właśnie kapcie chyba przemakają, stoi na zimnym. No i co, no teraz mogę coś powiedzieć. Dlaczego Agnieszka Radwańska? Bo jest oryginalna, inna niż wszystkie tenisistki, ładna, mega gra, jest Polką, patriotką, ja jestem patriotą, kibicuję jej. Czego jej życzysz? Czego jej życzę? Wygrania wielkiego szlema. Aga, jesteś piękna. Agnieszka Radwańska, bo jej podejście do fanów, zagrania na korcie i walka do końca są niesamowite. Dzięki Agnieszce zacząłem interesować się tenisem i stał się on bardzo ważną częścią mojego życia. Dlaczego Agnieszka Radwańska? Dlatego Agnieszka Radwańska, bo zawsze widzimy, nieważne czy w telewizji, czy na korcie, zawsze widzimy oczami magię, która jest dzięki Agnieszce. Dlatego Agnieszka Radwańska, bo jest naszą dumą narodową. Bo jest zawsze waleczna i zawsze walczy do końca. Jest najpiękniejszą tenisistką świata. Trzymamy za ciebie kciuki, Aga. Trzymaj, Aga. Agnieszka Radwańska, bo dzięki tylko jej grze mogę zobaczyć, jak wygląda wszechstronny i techniczny tenis. Agnieszka Radwańska, ponieważ nie ma na świecie innej tenisistki, która tak czaruje na korcie. Według mnie Agnieszka jest najsprytniejszą tenisistką, jest szybka, przebiegła, nieprzewidywalna. Jest po prostu najlepsza. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, jakiego zagrania można się spodziewać po Agnieszce. Potrafi w mistrzowski sposób ukryć drop shot, slice, i wiele zawodniczek ma z tym problem. Aga znajduje wyjście chyba z każdej pułapki, a my dzięki czemu możemy oglądać w ciągu meczu wiele spektakularnych zagrań, które spokojnie mogły być nominowane do zagrania miesiąca czy też roku. To, co wyróżnia Agnieszkę od innych tenisistek, to to, że pokazuje, że w tenisie nie liczy się tylko siła, ale i precyzja i technika. Cenię Agnieszkę przede wszystkim za jej osiągnięcia sportowe, za jej upór i wytrzymałość w dążeniu do celu oraz za to, że przy tym wszystkim pozostaje naszą Isią,
przyjaznym człowiekiem. Dzięki Agnieszce poznałem wiele ciekawych osób, z którymi połączyła mnie pasja do tenisa. Rozwinąłem się, nabrałem motywacji do działania i spełniania swoich marzeń. Powodzenia Aga na Australian Open. Jesteśmy z tobą i mocno trzymamy kciuki. Trzymaj! Agnieszka Radwańska, bo dzięki niej zacząłem się interesować takim cudownym sportem, jakim jest tenis. Agnieszka Radwańska dlatego, że nikt nie gra takiego pięknego, technicznego, magicznego tenisa jak ona w całym turze. I Agnieszka Radwańska, ponieważ po prostu jest najlepszą tenisistką w historii polskiego tenisa. Dlaczego Agnieszka Radwańska? Agnieszka Radwańska, bo nikt inny nie czaruje na korcie tak jak ona. Żadna tenisistka z turu nie ma tak pięknego uśmiechu. Do tego Agnieszka połączyła ze sobą grupę wiernych fanów, którzy już teraz są wielką tenisową rodziną i potrafią ze sobą rozmawiać nie tylko na tematy sportowe, ale również czysto prywatne. Agnieszka Radwańska pokazała mi osobiście, że spełnianie marzeń jest możliwe i każdy, nawet najmniej widoczny w świecie człowiek, może dążyć do swoich celów i je osiągać. Aga, mam nadzieję, że to oglądasz i powodzenia w Australii. Trzymam za ciebie kciuki. Dlaczego właśnie Aga? Ponieważ jest najlepszym w historii Polski sportowcem, uprawiającym najpiękniejszy sport świata. I charakterystyczny styl gry i magia zagrań sprawiają, że warto wstać nawet w środku nocy i podziwiać jej zmagania na końcu świata. Tak jak przykładowo teraz, w Australii. Co więcej? Na pewno łączy ludzi z pasją. Motywuje do działania i udowadnia, że ciężką pracą można zdobywać szczyty. To również ona zainspirowała mnie do pierwszego zakupu rakiety, z którą obecnie kontynuuję moją przygodę z tenisem. Agnieszka Radwańska, bo podziwiam ją za to, co wyprawia na korcie. To jest po prostu gimnastyka artystyczna w jej wykonaniu. Podziwiam ją za to, że jest miła, serdeczna i otwarta wobec fanów. Agnieszko, życzę powodzenia w dalszych turniejach i dużo szczęścia w życiu osobistym. Trzymaj, Aga. Agnieszka Radwańska, bo jest jedyna w swoim rodzaju. Nikt nie gra w tak widowiskowy sposób. Agnieszka jest fajterką, walczy o każdą piłkę, gra zawsze do końca. Nigdy się nie poddaje. Jest moją inspiracją. Dlaczego Agnieszka Radwańska? Ponieważ dzięki jej niesamowitym zagraniom tenis jest piękniejszy. Ponieważ dzięki jej wspaniałemu fanklubowi poznałem znakomitych ludzi. Ponieważ dzięki wygranym turniejom przez Agnieszkę Radwańską sam pokochałem tenis i zacząłem w niego grać. Dzięki, Aga. Agnieszka Radwańska, bo dzięki niej poznałem wielu wspaniałych ludzi. Z wieloma z nich nawiązałem przyjaźnie, które na pewno przetrwają długie lata. Dlatego też, bo dzięki niej dowiedzieliśmy się, jakie jest prawdziwe piękno tenisa. Spędziliśmy wiele godzin na oglądaniu jej meczów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Denerwowaliśmy się przed każdym z nich. Byliśmy szczęśliwi po jej zwycięstwach i smutni po porażkach. Radwańska, bo motywuje mnie do gry tenisa w każdych warunkach, nawet kiedy na dworze jest śnieg i minus 10 stopni, to przychodzę na kort i gram. To ona łączyła ludzi właśnie pasją do tenisa. Także to dzięki niej spotykamy wspaniałych ludzi, z którymi gramy. Tak, i jeszcze za uśmiech. Oby częściej gości w mojej twarzy. Dokładnie. Kochamy cię, Aga, za uśmiech i za to, że nas wszystkich połączyłaś, właśnie ten fanklub, z jedną wielką jakby rodzinę dziubaskową. Także dziękuję. Nuka, chodź, pokaż się.